Hej, ja mam na imię Ernest i jak widzicie, jesteśmy przed znanym wam już klubem Iguana. Jest to opuszczony klub, w którym obiecałem wam, że spędzimy noc. Także obiecałem wam, że wyjdziemy na strych, który tutaj jest. Jest tutaj jakiś opuszczony, być może nawiedzony strych, więc na pewno to sprawdzimy. Nie wiem, czy na tym odcinku, czy na osobnym, ale na początku zostaw łapkę w górę oraz subskrybuj kanał. A my tymczasem w sumie musimy iść po materace i inne rzeczy, ale już tam wchodzimy. No dobra, więc jak widzicie, jesteśmy już w środku tego klubu. Według Łukasza teraz jest tutaj lepiej niż było ostatnio. Nie wiem czemu, stary, masz takie odczucie, ja szczerze mówiąc. Nie wiem, po prostu mam może lepszy dzień, mniej zmęczony jestem. No nie wiem, według mnie będzie lepiej, gdy zrobimy obchód po prostu po tym miejscu i zobaczymy, czy na pewno nigdzie nikogo nie ma. Następnie zablokujemy drzwi albo wejście ogólnie i wtedy ja będę mógł, stary, po prostu od razu nawet iść w kimę. Ciekawe, jak będziemy wchodzić na strych, czy będzie dało się tutaj dojść aż. Do tych dziur wszystkich, jest ich kilka i pokażemy wam w trakcie. Bez kitu, pokażemy wam jak wejść na strych w ogóle. I ostatnio, stary, montując twój film, rozkminiłem prawdopodobnie jak wejść do piwnicy w ogóle. Co pokażemy potem widzą. Potem pokażę, bo muszę być przy tym miejscu. Szczerze mówiąc, bez kitu, zdaje mi się, że najbezpieczniejsze miejsce tutaj... Bo myślę, że tu wielka pajęczyna jest w ogóle tutaj. Ej, w ogóle zobaczcie. Prawdopodobnie dzisiaj może odkryjemy tą dziurę. Tak, najbezpieczniej jest według mnie na strychu. W sensie trzeba będzie zobaczyć, no ale stary, na strych jest bardzo trudno wejść, więc ja bym chciał tam kimać. A tutaj? To jest fajny pomysł, stary. Tylko, że echo straszne jest. Nie będzie się fajnie tutaj nagrywało. W ogóle jakie ładne lampki. Ej, no, to też. Lampki GoGo to są prawdziwe. Tutaj jest ten pokój główny, w którym były główne atrakcje tego klubu, gdy jeszcze działał. Teraz to jest, jak widzicie, no, nieczynne i nikogo tutaj też nie ma. I tutaj jest całkiem spoko też. Tutaj, w tej śpalni. Enjoy. Tutaj kogoś nie ma, stary. Jest woda mineralna. Nikogo nie ma tu, też nie chodź. No dobra. W takim razie wszędzie jest czysto, więc teraz trzeba wybrać tylko pokój, ale tak naprawdę... Najlepiej by było, żebyśmy teraz weszli chyba na strych. Nie i byliśmy. Zobaczyli jak tam jest. I słuchajcie, jeżeli okaże się, że to jest wielkie i to jest materiał na kolejny odcinek, to będzie to w kolejnym odcinku. A jeżeli to będzie po prostu taki zwykły stryszek, no to pokażemy wam to teraz, więc sami będziecie wiedzieć tak naprawdę, czy to będzie tylko noc, czy też właśnie zobaczymy cały strych. Wejście jest tutaj. To jest najgorsze wejście, jakim kiedykolwiek wchodziłem. Patrz, przy okazji chcę już pokazać. Tutaj jest pod spodem wejście i może ono prowadzić mini korytarzem, jak się będziesz czołgał do piwnicy. I będę próbował to na swoim odcinku. A zobacz, jak to jest zastawione. Tutaj jest ten baniak. Jakieś rzeczy, nie da się przejść tutaj. W sensie, ja bardzo bym nie chciał tam wchodzić, więc cieszę się, że ty sobie zaklepałeś ten odcinek. A wiesz, co jest ja wolę ciekawe? Do góry. Ja bym chciał zobaczyć, co jest za tymi, za zamurowanymi drzwiami też. No sprawdzimy w sumie. Albo dawaj teraz sprawdź, a potem... Tak, właśnie nie ma co czekać. Nie, tutaj, tak, to jest to. Tak? Zobacz, zobacz, bij sobie. Aha. Tutaj. Kurde, szkoda w sumie. No i to jest za tymi płytkami po prostu. Szkoda, no dobra, jedna zagadka rozwiązana. Co? Chodź tu na chwilę. Co? Przeczytaj to, ale ktoś nasrane ma w głowie. Nie widziałem jeszcze takiego komunikatu okropnego. To co? Lecimy na górę? Powodzenia, Mordechaj. Jak tutaj wejść? To jest mocne. Jest to całkowicie bezpieczna czynność. Wow. O kurde. Oh man. No przyznam, że kaskader. Dobra. Patrzę. O kurde. Co? To będzie w następnym odcinku. To jest tak wielkie? To będzie w następnym odcinku, tu jest, stary, tyle rzeczy. Naprawdę, aż tak? Ja tu wbijam. Ale widać, bo dach, stary, przecież to się może ciągnąć przez cały klub. Dokładnie. Ja pierniczę. Tu wbijam, ty tutaj wbijasz ze mną, pokazujemy to na następnym odcinku, a nockę robimy na dole. Dobra, nice. Właśnie skończyliśmy chodzenie po strychu. Powiem wam tak. Teraz już się nie czujemy tutaj dobrze i zbytnio nie chcemy nocować w tym miejscu dalej. Bo znaleźliśmy coś dosyć dziwnego. Ale to zobaczycie, jeżeli zostawicie 10 tysięcy łapek w górę. W ciągu doby, jeżeli zostawicie, to już jutro możecie dostać odcinek tak naprawdę z tego miejsca. Polecam, naprawdę był mocny. A ja bym ci radził wejść jeszcze tam, nigdy nie byliśmy. Trzeba się trochę wygiąć niestety. Patrzcie, tak to wygląda.
No ciekawe co to nie jest, poza wentylatorem. Dobra, to teraz w takim razie, skoro już wszystko tak naprawdę tu zobaczyliśmy, to pora się rozstawić na górze, zjeść ewentualnie coś tak naprawdę, tak, bo mamy trochę żarcia. Dobra, tutaj jest spoko, szczerze mówiąc. Tu jest lustro, ale co jest po drugiej stronie? Dobre pytanie. Ej, stary, ale też nie mamy ucieczki stąd. Widać wszystko. Będę się bił najwyżej. No dobra, to nie, co? Nie, szczerze przesrane, ale z drugiej strony niby bezpiecznie. Cała sala, machajcie rękami! Bo ogólnie rzecz biorąc, nie będę ukrywał, że tak jak zauważyłeś może, Ernest, to materac do spania jest jeden. Zapomnieliśmy drugiego materaca? No w sensie zapomnieliśmy, no. Postanowiłem, że sobie przenocujesz po prostu tutaj. Ja wrócę z rana normalnie jak człowiek. Tak. Drodzy widzowie, jest jeszcze jedna sytuacja, będziemy musieli wrócić na stryk, dlatego że zostawiliśmy tam drugą ładowarkę od LEDa, więc ta noc nie będzie taka spokojna. A Ernest jeszcze nie wie, że ja tu nocować na pewno nie będę. Teraz już wiem, stary. O, dzięki. W końcu najprzyjemniejsza część w ogóle nocowania gdziekolwiek, czyli jedzonko. Mamy trochę jedzonka tutaj, żeby sobie coś oszamać na kolację. Mamy także płyn do dezynfekcji rąk, dlatego że to było obrzydliwe jeść w ogóle rękami po takim miejscu, cokolwiek. A następnie będzie można iść już spać, dlatego że już chwilę ten odcinek trwa. W międzyczasie się działo naprawdę bardzo dużo rzeczy. Jestem zmęczony ogólnie. Więc może Łukasz sobie pójdzie, a ja po prostu od razu zasnę i nie będę myślał o tym, że jest strasznie i tego typu rzeczy. Ale co, ty serio idziesz stąd? No tak, ja zabijam stąd to jak najprędzej. Ja się muszę w piżamę jeszcze przebrać, stary. A, faktycznie. Wziąłem oczywiście moją piżamę. Już spałem w niej, słuchajcie, 5 lat mniej więcej. Więc teraz jedna noc więcej. No będzie chyba w pierdlu spałeś 5 lat w niej. No właśnie. Aha. No to chodziło w żarcie. Jest kumały. Dobra, git. Ej, tak szczerze, czuję się trochę lepiej w tym, bo wyobraź sobie, jesteś jakimś włóczęgą, dajmy na to. Wchodzisz tutaj i widzisz kolesia w takim stroju. Wygląda śmiesznie, jak takie bobo duże. No dobra, szczerze mówiąc to możesz już iść. Baw się dobrze, dziękuję. Nie wiedziałem, że od razu to weźmiesz do siebie. Teraz trzymajcie się. Było fajnie z wami nagrywać, ale mnie tu nie ma. Wiesz, jeszcze czeka mnie straszna droga, szczerze mówiąc, przez te krzaki, przez okna. Nie podoba mi się to wcale. Jak coś, to dzwoń, mordo. Nie mam telefonu, ej! Dokładnie. To jest najgorsze w tym. Elo. No dobra, zostałem sam. Dobra, jest bardzo strasznie tutaj samemu, szczerze mówiąc. Spróbuję zgasić LEDa i pójść w kimę. Nie chcę tutaj świecić, żeby ktokolwiek to widział. Bo być może nawet jeżeli ktoś by tu wszedł, to by mnie nie zauważył, bo zobaczcie, tutaj jest taki płotek, który jest wielkości materaca, więc teoretycznie powinien być tu bezpieczny. Dobra, ludzie. Tak naprawdę nie mam już nic robić. Nie będę sam tutaj latał po urbexie jeszcze jakimś, czy czymś takim, więc mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Muszę zgasić LEDa, dlatego żeby inaczej się rozładował i bym nie miał jak zejść stąd. Widzimy się najprawdopodobniej rano. Wykorzystując okazję, że nie musiałem nocować w tym klubie, postanowiłem wrócić do samochodu i poczekać do godziny drugiej. Następnie wejść do klubu bardzo po cichu i przestraszyć Ernesta, mówiąc mu, że jest godzina czwarta i że skończyło się jego nocowanie. Prawdę odkryję dopiero w samochodzie. Zapraszam do domu! Przepraszam bardzo, co tu się dzieje? Łukasz, jesteś... Ja wiem, mordo! Włączę kamerę i spadamy stąd! Co ty? Godzina czwarta, dobrze ci się spało? No szczerze mówiąc, od razu zasnąłem. Nie nagrywałem nawet nic, bo LED by mi się rozładował. Stwierdziłem, że stąd nie zejdę, jakbym się obudził. No Ernest, chyba nie chcesz tej dłużej nocować. Ruszaj, dupsko, no. No stary, ile czekać można na ciebie? Nie będę w tym przecież stąd wychodził, bo to by było dziwne. Wyobraź sobie, jakby jakiś człowiek mnie zobaczył. W ogóle, szczerze mówiąc, to
tak się nie wyspałem kompletnie. Czuję się, jakbym w ogóle nie spał. Dobrze, że mi zostawiłeś przynajmniej plecak z żarciem, bo jeszcze sobie zjadłem suszonej wołowiny i zrobiłem sobie kanapeczki. No, musiałeś mieć jakiś plus z tego wszystkiego. Dawaj, gruba się, wychodź stąd w tym momencie. No dobra, to wsiadaj, mordo. Będziesz jeszcze na to dodatkowo prowadził. Co za zaszczyt, prawda? Twoją furą. Nice. Można do domu? Jak ja się cieszę, stary, że można już do domu jechać w końcu. Nawet nie wiesz, jak ja się cieszę. Druga? Jest druga, tak. Jak ci się noc podoba. Ale już tam nie wracam, ale nic dziwnego, że się nie wyspałem. Chodziło o fakt, już że tam po prostu nie wracam. Chciałem cię obudzić, a mi się nie chciał czekać do czwartej, stwierdziłem, o, drugie będzie idealnie. Mordo, wyśpisz się w łóżku. Nie ma za co, ale mnie to śmieszyło. Ach, dobra, jedziemy, stary, po prostu. Cześć.